Grilla palą. Środek zimy. Na pewno ktoś, kto ogląda ten film, myśli sobie, ale teraz zjadł kiełbasę z grilla. Ja pierd... Rozwalił się? Cała budowa się rozwaliła z tyłu, ostatnio wyburzyliśmy ścianę i dzisiaj trzeba będzie zrobić trochę porządki i też trzeba będzie wyburzyć fundament. No jak widać, trochę tego gruzu i tych pustaków tutaj jest. I tak już wyniosłem około 25 pustaków. Zawiozłem je za chlew, bo zrobię taką jakby kotłownię. Po prostu tutaj, gdzie widzicie ten murek, pociągnę do góry, nie wiem, z 1,5 metra. Zrobię daszek i będzie takie pomieszczenie, w którym będzie piec. Bo jak widzicie, tutaj jest rura i piec będzie stał tutaj. I po prostu zrobię dwa otwory na te rury, na ciepłe powietrze. No i dzięki temu piec nie będzie musiał stać już na siłowni. No tylko zastanawiam się, czy da radę to ogrzać te całe pomieszczenie. No bo na razie daje radę i tak, no jak jest mróz, tak jak było minus 20, to dochodziło do 17 stopni, tak to spokojnie 20 stopni jest w tych dwóch pomieszczeniach, tyle że no teraz stoi tutaj piec, no i od pieca też wiadomo grzeje i od rury. Dlatego właśnie zastanawiam się, czy ten piec da radę ogrzać 70 metrów kwadratowych, gdy będzie na dworze i tutaj będą tylko wpuszczone te dwie rury z ciepłym powietrzem, no bo kurde, no ten piec nie pasuje, żeby tutaj był. Pierwsze nie pasuje, dlatego że no tutaj będzie salka do tych sportów walki, no to tak średnio, żeby ten piec stał w kącie, będzie się brudzić, a po drugie czasami kurde, no cofa dym z tego piecyka i no ostatnio dosyć często cofa, a no nie chciałbym, żeby tutaj było powietrze z dymem, bo no nieprzyjemnie się ćwiczy i też nie chcemy się tutaj zaczadzić. No i dlatego wymyśliłem, żeby ten piec zrobić tutaj zaraz za chlewem, ale no nie wiem, dajcie znać, jeżeli macie tego typu piec, czy piec z nadmuchem da radę ogrzać 70 metrów kwadratowych, gdy będą wypuszczone tylko te dwie rury. No i ten piec ma 15 kW. Chyba, że macie jeszcze jakiś inny pomysł, jak to zrobić, żeby tego pieca tutaj nie było, a było ciepło, ale no chyba nic innego nie wykombinuję. Pytałem się was w komentarzach, co zrobić z tym gruzem, jak zrobić tą posadzkę, ale chyba zrobimy tak, że ten gruz roztłuczemy tutaj na dosyć drobno i później na to zrobimy taką wylewkę ciuniutką, taką rzadziznę, żeby te wszystkie jakby dziury wypełnić tym rzadkim betonem i na to położymy folię, styropian i zrobimy już drugą wylewkę, taką już normalną, grubszą, więc no trochę będzie roboty, ale no tak jak pisaliście, w tamtym pomieszczeniu nie zrobiłem tego, nie dałem styropianu i trochę ciągnie od ziemi, a tutaj będzie no taka salka, no to wiadomo, że będziemy tutaj no na boso albo w samych skarpetach i lepiej, żeby ta podłoga była ciepła, więc no już jak robić, no to robić już to porządnie. Powiem wam tak, najgorsze jest to, że tutaj są takie płyty kwadratowe, tutaj już jest za wysoko i te płyty będę musiał ściągnąć i rzucić je tutaj na spód. No i one są idealnie proste i pasuje, żeby je najpierw wyłożyć no posadzkę tymi płytami, a później dopiero na to rzucić gruz, dlatego będę musiał cały gruz przerzucić na tą stronę, żeby później móc te płyty dać na samą ziemię i ten gruz, który przerzucę na tą stronę, później będę znowu musiał przerzucić tutaj. No tak, mogliśmy zrobić to przed murzeniem ściany, ale oczywiście jak zwykle no się o tym nie pomyślało i teraz będzie dwa razy więcej roboty. Tak to jest, jak się nie myśli. Mam nadzieję, że to będzie w miarę lekko szło. Bez problemu. Nie trzeba nawet profila. Pewnie zastanawiacie się, czego ja wyciągam w ogóle te płyty. To wam pokażę, bo w sumie wam nie powiedziałem. Jak widzicie, tutaj gdzie są te płyty, no jest bardzo wysoko. I jak popatrzycie sobie na fundament, no to tutaj praktycznie już jest równo z fundamentem, więc dlatego też muszę ściągnąć te płyty, żeby było miejsce, gdzie zrobić posadzkę, bo no w tym na przykład miejscu widzicie, jest praktycznie 40 cm od ziemi. Jest trochę, no nierówno jest tutaj, dlatego stąd muszę przerzucić to tutaj. W sumie widzę, że tutaj jeszcze jest trochę pełnych pustaków, a tam i tak pójdzie dużo więcej na to pomieszczenie, gdzie ma być piec.
To jeszcze sobie kilka może pustaków odłożę. Opa. Ciekawi mnie, czy te moje filmy oglądają jakieś osoby, które też mają w tym momencie jakiś swój remont, albo może budowę swojego domu. Dajcie znać w komentarzach, czy są takie osoby, które też zmagają się z remontami. Kurde. A w sumie ich to leży. Nie ma tak remonty. To jest piękna sprawa. Jak chcesz sobie dołożyć problemów, to remont polecam. To jest idealna metoda na dodanie sobie problemów w życiu. Remont albo budowa domu. No i dobra. Tutaj już w miarę wyczyszczone. Trzeba będzie układać. O, i tak będę układał te płyty. Mam nadzieję, że to dobry pomysł. Kurde, nie wiem, czy nie będzie za dużo tego gruzu. Bo jest dużo. Nic, zobaczymy. Kurde, powiem wam, że pościągałem te płyty, gruz poukładałem i no jest strasznie dużo tego gruzu razem z płytami i no nie wiem, chyba układanie tych płyt będzie bez sensu i trzeba będzie je stąd wynieść, bo no samego gruzu już jest za dużo, także kombinujemy, co tu zrobić. Wyniesiemy te płyty, bo no szkoda tych płyt. One się jeszcze mogą do czegoś przydać. Więc na razie wykorzystamy gruz. Najwyżej jak gruzu będzie za mało, to da się te płyty. No się z tego zrobi gruz. Tak. Kurde, leserze. Co? Z dołu kolej, nie? Jak? Patrz, aby z góry, aby się nie schylać. A, ja nawet nie myślałem o tym. Ale powiem ci, że mama się ciepło zrobiła. No. Ciężkie te płyty, to by się wydaje niby takie małe, ale kurde waży. O kurde. Wynieśliśmy te płyty i teraz co? Trzeba rozwalić ten fundament, bo posadzka będzie na równo akurat wychodzi z fundamentem i no trzeba go rozwalić, bo będzie przeszkadzał, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy pójdzie z młota. Jedziemy z koksem. Spróbuj. Czekaj, może bardziej tak. Niepotrzebnie położyłem te. No trochę niepotrzebnie. Ten gruz tu niepotrzebnie położyłem. Jakie to jest rozwala? Coś to się kiepsko pali. Czemu się tak dymi? No właśnie się teraz ostatnio dymi, nie wiem czego. Nie wiem czego, ale takim grillem zapachniało, jak się zadymiło. Się zapachniało? Grillem. Grillem? A masz tego grilla? No grilla mam. Żeby grilla zrobić? O kurde. Telefon spadł. Ja pierdolę. Rozwalił się? Cała budowa się rozwaliła z tyłu, bo też. A serio? Bo też szklane. No co ty gadasz? Kurwa, ściągnąłem ten pokrowiec niepotrzebnie, bo się nie mieści pokrowiec w ten uchwyt. O kurde, dokładnie się robił. Ten uchwyt się nie mieścił. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Czekaj. O, idealnie. Tymi telefonami. No ale co do grilla. No ale te kiełbasy trzeba było jechać. Ja mam kupione. A? Masz brykiet? No chyba coś jest, no. Nie wiesz, czy w styczniu grilla można rozpalić. Kurde, no ale pasowałby. Takiego mam smaka na kiełbasy z grilla. No zjadłem. Powiem ci, że zjadłem pięknie. No. Dobra. Także, koniec roboty. Koniec roboty. Idzie. O, i tak mi się dzisiaj porobiły. No, wystarczy. Ile można robić, nie? No to kurde. Będzie. Tak, już chyba z pół godziny jesteśmy. No. O to kurde, pół godziny aż? No to będzie. Wyłączam te nagrywania. Ja idę.
Ktoś krzesła? Idę po krzesła. Przyniosę krzesło od tego. Kurwa, znowu mi ten telefon poleciał, pierdolę. Ale no, ale krzesło, ale tutaj. Oj, teraz mi wyświetlasz pęk. Serio? Ja pierdzielę. Ale ten... Ale jak... Kurwa, pęk na samym środku. Ale on tutaj. Kurde. Wiesz, że się kamera przednia włączyła. Nie idzie tego wyłączyć. To jest kurde dziadostwo. Ja nie rozumiem, czego to nie jest tak, wiesz, podgięte trochę. Ja też nie wiem, bo to najtańsza lipa. Nie kupię, o, nie kupię jakiegoś statywu za 200 czy za 3, tylko kurwa najtańsze lipę kupię za Allegro za 70 zł i o. Daję takie dziadostwo. No, weź to podejmij. Będzie trzymało. Tak to sama, że w dupie pod numera. Nie mam kombinerek. Czekaj, dobra, idę po kiełbasę i przyniosę kombinerki. Jak? Jest grill. Jest. Zaraz, rozpalamy. Proszę ciebie, mam śląskę i z kurczaka. No, jak ktoś będzie jechał przez ulicę, będzie się patrzył, a tu grilla palą. Środek zimy. Kurde. Jeśli chodzi o kiełbasę z grilla, takie mam smaka. No. Zaraz całe puszkę gazu wywalę na ten brykiet. No warto będzie. Warto. Kurde, za te kiełbasy to mogę i dwie takie puszki. Tak będzie taka nagroda. Po wyburzeniu już tak przychodzisz, kiełbaska. Tak. Krzesła tutaj, kiełbaska. Tutaj krzesła? No trochę zimno tutaj, co mi w środku masz czuć, wakacyjny klimat masz czuć. No. Baciary. No. Piwko. Chociaż nie no, piwko nie, bo my piwa nie piją. Nie, piwo nie. Sami sportowcy to. Szejki białkowe sobie zrobili. No, najwyżej. Dobra. O, już to? Idziemy robić. Już sobie pomyślałem o tym grillu, to już mi się już i robić odechciało. No kurde, to trzyma. Trzyma, powiem ci, że... Mi się wydaje, że te kamienie dużo robią. No, butelki. No patrz. No, kurde, faktycznie. Złoto. Tak wyobraź sobie, że rozwalamy. A tu... I nagle schowana jakaś taka szkatułka. I jakiś skarb. Warte parę milionów. Kurde. Właśnie pisałeś się w komentarzach, żeby podeprzeć tutaj na środku, ale kurczę, tu będzie salka. My czasami może jakieś sparingi będą, nie? No. Może przyjdzie tak, że będziemy się chcieli bić. No, różnie może być. Różnie może być. I na środku to będzie to przeszkadzać. Nawet jakbyśmy ją bili to materacami. A kurde, trzyma się to. Ktoś to napisał w komentarzu, że ma nawet większy budynek i też idzie jedna trawerza i na górze jeszcze ma słomę i snopki coś tam i wytrzymuje, więc tu też wytrzyma. I jak na razie nie poleciało, nic się nie obruszyło, a już minął tydzień czasu, więc wydaje mi się, że no nie, wytrzyma, nie? Wytrzyma. Też mi tak wydaje, że powinno być git. Nie ma sensu. Jak? Nie ma sensu nic wyostawić. Nie, no bo kurde. No patrz. No tylko będzie przeszkadzało to, nie? No będzie, a tym bardziej, no kurde, żeby ta trawerca się zgięła albo złamała. No. No ja nie wiem, co by to trzeba było robić. Nie, żelazo. Dalej butelki? No. Po co ktoś zalewał? No po co? Mio. Ale to takie... Rodzajo. Ale to takie butelki po wódce bardziej chyba, bo takie przezroczyste. Chłopi sobie wypiły i od razu beton. W sumie ciekawe, czy kiedyś... W sumie nie wiem, jakie kiedy były piwa. No. Może i przezroczyste. Kiedyś to były, kurde, nie w butelkach, tylko pewnie jakieś... W sumie kiedyś te piwa... Nie, piwa były takich tych, takie kapsulowane. To, dymi się? Nie, tak mi się wydawało, ale nie chyba. No, kapsulowane były, no. Dobrze. Już kiełbasę kłaść? Jeszcze chwilę, spokojnie. Powiem ci tak. No. Tego gruzu będzie dużo, za dużo. Nie? Też mi się tak wydaje, że to będzie połowa do wywalenia. No. Co zrobisz? Niepotrzebnie położyłem to tutaj. Właśnie nie wiem, czegoś takiego. Tak, kurwa, nie wiem, bo tak. Pomyślałem sobie wtedy, że... A, te płyty będę ściągał. No. I wtedy myślałem jeszcze, że te płyty sobie poukładam.
i ten gruz na tę płytę teraz rzucę. A tu jest tyle tego gruzu, że... To sobie nic nie rzucisz. Już będzie dostwo. Co? Trzyma się. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Tak naprawdę... To... Co? Ja nie wiem, czy 1/3 tego gruzu nam pójdzie. No patrz, nie trochę pójdzie. Wysypałeś. No, nie pójdzie dużo. Patrz, jakie kamienie. Ładne. Orał pole. Zbierali. No patrz, tu same kamienie. O, tak następny. Co? Jedziemy, nie masz boli. Jak chcesz, to cię mogę zmienić. Możesz trochę powiedzieć. No to wiesz. Ja trochę odcapnę. A, odcapnę sobie. Zobacz, do grilla zobacz. Właśnie, zobacz, ten grill najważniejszy. Mamy taki laser i zaraz za pomocą tego lasera zobaczymy, gdzie dosypać gruzu, gdzie wyrównać, że spoko opcja. Wszędzie trzeba zbierać. Ty no. 15. Jest 15? No. No to prawie i tak było. To patrz, jeszcze trzeba tam piachu zebrać. Kurde, patrz, ile tego zostanie. Gruzu. Rzeczywiście dużo tego. No można wóz przypchać pod same drzwi. Ale kiełbasy już można było kłaść. Jak? Kiełbasy już by można było kłaść. Zaraz kurde. Położymy. Jeszcze nie ma kiełbasy, nie? Ale już sam ten. Ten brykiet jak się pali, to już taki zapach taki, wiesz. Czuć, nie? Nie. Czuć wakacje. Kurde, wiosna. Znaczy zaraz kiełbaska będzie rzucana, tylko idziemy po wóz. Też wóz stał. Czekaj. Się bramę zamknął. Tu też? Nie. Dyszel. A 10 metrów. No powiem ci, że ten dyszel to taki. Ale czekaj, o tak o to później nie zamkniesz tych, nie? To tak o zostawiamy? No. No to dobra. Albo troszkę dalej może dajmy. No tak, będzie git. No i git. Powiem ci, że o taki wieczór jak dzisiaj to już tak... Można zjeść, bo to jest tak. W lecie jak jest 10 stopni, kurwa jakie zimno. No. A po zimie? Po zimie 10 stopni, nie. W samych spodenkach możesz chodzić. No. No i psztyk. Poza świecami, grill się pali. Styczeń grilla pali. Ale już ten zapach powoli czuję. No. Już wiosna. 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 Wóz wytrzymał. No. Myślę, że wytrzyma. Ale no tak czuć zapach, nie? No. No. Ale czuć zapach. A teraz? Pamiętaj, jak nie byłem głodny, tak teraz to... No. Od razu. Takim festynem. No. Zdrowia. A, dziękuję. Tak się kicha? Co? Tak się kicha? Jakie licha. Troszkę kiełbaska się przypaliła, ale to... Akurat to nie przeszkadza dzisiaj. Będą spalone, ja lubię te spalone. No to jakie tam chcesz, to bierz. Teraz na pewno komuś smaka narobiliśmy. No. Na pewno. Ktoś, kto ogląda ten film, myśli sobie, ale teraz zjadł kiełbasy z grilla. No nic, jemy. Tu jemy czy do środka? Siedzisko jakieś jest? No jak nie ma też. No to kurde. O. Luks. No. Powiem ci, że... To jest to. Taka kiełbasa z grilla. Za mną chodziła już nie wiem ile. Kiełbasa zjedzona. Także teraz można działać. O, teraz to jest energia. Nie? No kurde. Teraz to można teraz robić. Ta robota będzie szła dopiero. Po pół kila na głowę. Także... A, kalorie dostarczone. Dasz radę sam? A to z czego to było? To było, to dla świń były te przegrody takie. A, no tak. I hop. O kurde. Waży. Może się nie złamy. Jak? On już się spiera i tak na... Na dyszlu. No. Złamać się nie złamie. Tak szczerze.
No to trochę trzeba będzie tego, żeby to przylać. Że tego betonu? No. Wow! A! Kurde! Idzie jak... Po tej kiełbasie to! Po tej kiełbasie to! Tyle masz siły, że to lata ten młotek. Jak coś, to ci przyniosę młotek 30-kilowy. Kurde, teraz i 50-kilowy jakby szedł. Ale dobra, starczył. Nie te lata. Kolejny dzień. Zostawił Mateusz ten laser, także zaraz sobie go ustawię i zobaczymy, gdzie mniej więcej trzeba dołożyć, gdzie ściągnąć. Jeden wóz już z gruzem wywiozłem. I tak jeszcze pewnie będzie trzeba tutaj wywieźć, ale no nic, zaraz zobaczymy, gdzie są braki. Czego piszesz? Ma być 15 cm od końca fundamentu, bo 5 cm styropian i 10 cm wylewki. Widzicie, tu jest ten laser. I tak, tu wszystko do zebrania, bo widzicie, jest za wysoko. Tylko tam gdzieś trochę łapie. Tutaj ten gruz, tak samo widzę, będzie do zebrania. Ej, no, praktycznie wszystko będzie do ściągnięcia trochę. Tutaj nawet piachu jest za dużo. Już nie mówię nawet o tym miejscu, bo tu też jest, jak widzicie, za dużo piachu. Wywiozłem kolejny wóz gruzu i tak to już mniej więcej wygląda. Jest w miarę równo, ale jeszcze nie jest równo, bo rozładowała się bateria Mateusza w tym laserze. Poszedł ją naładować i nie wiem, ładowała się 2 godziny i się spaliła. Także laser nie działa i no na razie jeszcze nie jest idealnie wyrównane. Mateusz zamówi baterię i już wyrównamy idealnie. I co? Będziemy wylewać posadzki. Także widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.